Drodzy mili, zanim posłuchacie, informacja. Podcast powstaje także dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Może ktoś chciałby dołączyć do tego wspaniałomyślnego grona? Jeśli tak, szukaj mojego nazwiska albo nazwy podcastu na patronite.pl. Porozmawiamy o poszukiwaniu własnego miejsca w świecie i we wszechświecie. W codziennym życiu, w rodzinie, w pracy, w sztuce i w jeszcze szerszym wymiarze. Z kim? Z artystką. I to z tytułem doktora sztuk pięknych. Zwolennicy feminatywów powiedzieliby pewnie z tytułem doktory. Graficzka i malarka. Zawsze czułam się świetnie w papierze. Mam to medium spenetrowane na wskroś. Przedstawiała się tak w swoich mediach społecznościowych. Print, paper and ink lover. Teraz odkrywa malarstwo. Jej narzędzia to już nie tylko piórko czy rysik, ale pędzel. Interesuje ją przestrzeń. Lubi kontemplować pustkę i ciszę. Ciągnie ją w stronę abstrakcji. No i przede wszystkim potrzebuje popatrzeć w górę, w kosmos, w niebo, w gwiazdy. Nie wiem, dokąd mnie to zabierze, mówi, ale w tym jest też pytanie o sens bycia, o sens życia, a więc jest to temat, z którym człowiek mierzy się nie od dziś. Fascynuje ją astrofizyka. Jakiś czas temu dała sobie takie zadanie. Spróbować pojąć cokolwiek z tej materii swoim na wskroś humanistycznym umysłem. Łączy rolę artystki i matki, a może na odwrót, matki i artystki. To się okaże, mam nadzieję, w tej rozmowie. Co się dzieje, gdy zaczynamy uruchamiać w życiu inne wymiary? Otwieramy się na coś innego. Żyje się wtedy w większym lęku, czy wręcz przeciwnie, bardziej świadomie, a więc lepiej i lżej? Na to pytanie też spróbujemy sobie dzisiaj odpowiedzieć z moją wojowniczką, którą jest Marianna Sztur. Witaj. Witaj, Aniu. Marianno, przyjechałaś tutaj do Warszawy na kilka dni, ponieważ miałaś dwie wystawy. Przyjechałaś z daleka. Nie, ja tak wpadam często na kilka dni. Nie tylko pod pretekstem wystawy. Pod pretekstem pracy i rodziny. No ale rodzinę masz tam, w Niemczech. No, tą najbliższą, mąż i dzieci, ale rodzice, przyjaciele, brat, kuzynostwo moich dzieci są tutaj. Kiedyś nawet powiedziałaś, że z Warszawą czujesz się bliżej, jest ci tu lepiej niż było ci w Krakowie. Bo ty jesteś przecież krakowską z pochodzenia. Tak, ten temat mnie trochę, wiesz, już zmęczył, bo porównywanie, to wieczne porównywanie tych dwóch miejsc, to już jest jakaś dla mnie historia przeszła. Nie studiowałam w Krakowie, ale jeszcze podczas studiów dużo czasu przebywałam w Warszawie i potem jak przyszedł czas na studia doktoranckie, to już na stałe przeniosłam się do Warszawy. To miasto obdarza mnie fantastycznymi ludźmi przede wszystkim i świetną energią. Dobrze się czuję w Warszawie, natomiast Kraków mnie wychował i tam jest olbrzymia część historii mojej rodziny. Natomiast, jak pewnie się okaże później w naszej rozmowie, to już nie jest moje miejsce i gdzieś ta ciągłość kilku pokoleń się kończy, bo zarówno ja, jak i mój brat wyjechaliśmy. Bardzo lubię odwiedzać Kraków. Miałam krótki epizod przed wyjazdem z Polski, 2 lat z hakiem mieszkania na powrót tam i to nie był dla mnie dobry czas, jeżeli chodzi o takie poczucie wygody z samą sobą, odezwały się różne szkielety wychodzące z szafy z czasów licealnych, albo jeszcze młodszy. No tak, tak. Ale ja tego nie oceniam, że to jest lepsze miejsce, to jest drugie. Ja już nie lubię takiej kategoryzacji. Ja jestem w innym miejscu w moim życiu,
i to już po prostu nie jest miejsce dla mnie. Mhm. Jednak bym docisnęła i poprosiła o jakieś dwa słowa. Co tam jest takiego, co nie pozwoliło ci żyć, czy mieszkać, czy przebywać komfortowo? Jakiś rodzaj marazmu odczuwalny w powietrzu przeze mnie. Pewien rodzaj takiego konserwatyzmu myślenia, który sprawia, że to miejsce jest turystycznie fajne, no bo jest historyczne, szczyci się tym. Ale ja lubię postęp, ja lubię energię, okay. Ja lubię trochę zamieszania, lubię alternatywę. Za mało tego dla mnie było w Krakowie. Okay. Nie chcę się narażać mieszkańcom Krakowa, rodowitym i nierodowitym, ale wiesz, niektórzy mówią, że Kraków to patriarchat. To jakieś skostnienie, to jakiś system, od którego chcemy się teraz oderwać. Tak, ale wiesz, ja równocześnie znam ludzi nie tylko z Polski. Mam przyjaciół z zagranicy, którzy żyją w Krakowie od wielu lat i w ogóle fantastycznie się tam odnajdują i robią świetne rzeczy. Mhm. Jeszcze raz powtarzam, to po prostu nie jest już moje miejsce. Ja się wykorzeniłam po prostu z Krakowa. Mocno brzmi. Tak, ale wykorzeniłam się no z Krakowa. Tak, ale przyjeżdżam, odwiedzam. Wiesz, chodzę, mam swoje stałe miejsca, które bardzo lubię odwiedzać. No i mam rodziców, którzy większość czasu spędzają w Krakowie, w związku z tym, wiesz, te pobyty w Krakowie są dla mnie ważne. Przyjechałaś do Warszawy tym razem ze swoimi obrazami, tak? Ze swoją wystawą, którą nazwałaś Wszechświaty równoległe. Czy to można zastąpić słowami światy równoległe, czy musi być wszechświaty? No pewno można. Opowiesz o tym projekcie? Ja lubię szerokie interpretacje wiesz, tematów, które podejmuję. I bardzo lubię się dowiadywać od ludzi, co ich w moich pracach interesuje, czego ja na przykład w nich nie dostrzegałam. Więc im więcej tych światów jest, tym lepiej, uważam. A jakie wrażenia po tych wystawach? Bo to jest świeża sprawa. Jest bardzo świeża. Jestem. Tak. Nie masz dystansu. Nie mam dystansu i mam taki opad adrenaliny dzisiaj, bo po dwóch intensywnych wieczorach, gdzie jest się w centrum zainteresowania, w centrum uwagi. Może to zabrzmi dziwnie, no bo ja wyrosłam z domu, w którym każdy z członków mojej rodziny w jakimś sensie zawodowo był w centrum uwagi. Mama na scenie jako muzyk, tato i brat jako aktorzy, świetni aktorzy, reżyserzy, tak? I oni się w tym odnajdują bez większych problemów, natomiast dla mnie jest to obciążające. Eksploatujące. Tak, bardzo. Bo ty każdemu chciałabyś coś dać siebie, jakiś kawałek siebie, uwagi, energii. Tak, nie? Bo uważam, że ludzie zasługują na to. Poza tym przychodzi ktoś do galerii czy do przestrzeni, w której spotyka się z moją sztuką, to często jest unieśmielony, często nie do końca rozumie, ale chce zrozumieć. Uważam, że każdemu się należy ten czas, żeby odpowiedzieć mu na pytanie, żeby wejść z nim w jakiś rodzaj interakcji. To bardzo często później pięknie procentuje i dla mnie, i dla tej osoby. A w takim wyjściu przed zgromadzenie i powiedzenie coś dla szerszego grona, no nie czuję się dobrze, jednak jest ta trema, nie mam tego wypracowanego. Wiem skądinąd, że to się wypracowuje, to jest kwestia doświadczenia, ale tak. Wiesz, ja na co dzień pracuję sama, w sumie w samotności, więc... Sam na sam z obrazem, czy z grafiką. Tak, ze sobą, w ogóle z myślami, z twoimi podcastami czasem. Bo słucham ci. Również, słucham muzyki, słucham ciekawych ludzi, jak pracuję, pomaga mi to i często też inspiruje. Ale opowiedz o tych dwóch wystawach, chociaż trochę, bo one trochę powiszą, jedna dłużej, druga krócej. Być może pośród słuchaczek i słuchaczy będzie ktoś, kto będzie koniecznie chciał zobaczyć, co malujesz, bo powiedziałeś, że bardzo ci zależy na tym, żeby jednak usłyszeć to, co myśli odbiorca. Pierwsza wystawa to były ballady i romanse. To była zbiorowa, nieduża wystawa na Mickiewicza, na Żoliborzu. W takim nowym miejscu. Co to znaczy ballady i romanse? Jak ty się ustawiłaś do tego hasła, do tego banneru? Ja się nie ustawiałam. Mnie została przedstawiona wizja organizatorki Magdy Korcz oraz kuratorki
Eleonory Bojanowskiej, że jest taki zamysł, aby zaczerpnąć z Mickiewicza i przedstawić mnie oraz dwie inne artystki. Punktem spójnym miało być odniesienie się do natury w naszej sztuce, w naszej twórczości. I każda z nas eksploruje te obszary w trochę inny sposób, z innego punktu widzenia. I jest to Dorota Buczkowska, zresztą z którą kiedyś już rozmawiałaś, która jakby bezpośrednio czerpie i nawiązuje do natury. Do przyrody, do świata roślin. Do flory, do świata flory, tak. I z tego czerpie i oddaje wielki pokłon naturze. W związku z tym ta jej sztuka w sposób dosłowny opowiada o naturze, odchodząc czasami w abstrakcję również, no ale tym źródłem jest umiłowanie do natury. Drugą artystką jest Rydlewskaja Anastazja. Młoda Białorusinka. Bardzo ciekawa, młoda artystka o wielkiej wrażliwości i która reprezentuje wśród tej naszej trójki aspekt ludzki, ludzkich emocji i realizuje, manifestuje te emocje, tworząc maski, które bardzo mocno nawiązują do różnych ludycznych obrzędów wierzeń, tradycji. Tak. Ona również tworzy performanse i na wernisażu przepięknie zaśpiewała, ma przepiękny głos i było to bardzo poruszające, ponieważ poruszająca jest jej historia. Ona jest uciekinierką. Ona jest uciekinierką z Białorusi. Jej rodzina, z tego co wiem, jest tam, nie może wyjechać, nie widzieli się od ponad 2 lat. Również jakby bardzo wprost opowiada i manifestuje swoją bipolarną osobowość i twórczość pomaga jej mapować ten problem i tworzenie mask z swoimi, jakby z wyobrażeniem swoich wszystkich skrajnych emocji pomaga jej jakoś utrzymywać kurs. Uzewnętrznić w ogóle to, co w niej buzuje. No i jestem ja, która reprezentuje aspekt kosmiczny wymiaru natury. Dużo siły i dużo spokoju jednocześnie. Tak. Bo temat kosmosu przyszedł do mnie jakiś czas temu, jak to zresztą bywa, organicznie. To nie było coś, co sobie wymyśliłam nagle. Po prostu on na mnie spłynął jako jakaś kontynuacja wcześniejszych cykli, które były związane z pejzażem pustynnym, który penetrowałam przez kilka lat i był to wspaniały cykl. I w Maroku, cykl. I w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych, tak. Ja miałam taką niesamowitą przygodę. Kilka lat temu wraz z mężem znaleźliśmy się na bardzo głębokiej Saharze, gdzie spędziliśmy pod namiotami na granicy mauretańsko-marokańskiej noc i trochę czasu. I to było dla mnie niesamowite doświadczenie, wyzwalające, uspokajające, właśnie ten bezmiar, ta nicość, ta cisza, ta niewiarygodna akustyka, zachód słońca, wschód słońca, bezkres, okazał się niebywale inspirujące. To znaczy mój umysł w tamtej sytuacji poczuł się wyzwolony i niesamowicie wypełniony. I to było takie doświadczenie, który wcześniej nie było w twoim udziałem. To było pierwszy raz w życiu, kiedy coś takiego poczułaś. Tak, i to nie było jakby oczekiwane. Tak? Na mnie to spłynęło tam i było po prostu bardzo poruszającym doświadczeniem w sensie pozytywnym. Później tworząc pracę, grafiki przez kilka dobrych lat próbowałam odtwarzać ten stan, w którym się wtedy znalazłam. I myślę, że właśnie to przy okazji kosmosu też o tym zaraz powiem, ale dla mnie proces twórczy to jest właśnie próba odtworzenia jakichś takich chwil szalenie ważnych, to znaczy stanu, w jakim ja się znalazłam w danym momencie i na przykład ten pobyt na pustyni dla mnie taki był. To jest medytacyjne bardzo, uspokajające, wyzwalające i wiesz, po prostu umysł chce, szuka tego uczucia, żeby je powielić. Mówisz, że u ciebie ta potrzeba eksplorowania kosmosu pojawiła się wręcz tak organicznie, czyli naturalnie. Naturalnie, dlatego że spontanicznie, tak, przez kilka lat. Z przeżycia.
To znaczy tak, przez kilka lat był ze mną ten pejzaż pustynny, który w moich pracach manifestował się coraz bardziej abstrakcyjnie. Wiesz, fascynowało mnie ten styk dwóch światów, horyzont, linia horyzontu, która w takim przaśnym wydaniu i w ekstremalnych warunkach atmosferycznych jest, znika, jest jej wiele, jest jedna, wyraźna. Po prostu każde zmrużenie oczu, zmrużenie powiek i otwarcie oczu jakby rejestruje kompletnie nowy obraz w takim pejzażu. I ten horyzont był jakoś symbolicznie dla mnie bardzo ważny, żeby na niego patrzeć. No, ale jak jest widoczny w twoich pracach. Tak, jak już się nim nasyciłam, to potem spojrzałam wyżej. Do góry. To znaczy tak, bo ja nie wiem skąd to przyszło. Po prostu nagle pomyślałam, co dalej? No bo przychodzi taki moment, jak się pracuje cyklicznie, że zadajesz sobie pytanie, co dalej? No bo już trochę czuję się nasycona tym tematem. Idziesz dalej na tej ścieżce poznania. Notabene chciałabym, bardzo mnie interesuje, jak to jest u artystów, którzy na przykład drążą jeden temat, wiesz, latami, życiem. Czasami całe życie. Całe życie. Bo ja tak nie mam. Ja po prostu wyczerpuję dany temat i idę dalej. Znajdujesz nową przestrzeń, nowe wyzwanie. To jest tak, że dostrajam sobie, jak wiem, że już tej materii, w tym temacie już niewiele więcej tam znajdę, wtedy następuje coś takiego, że nastrajam umysł, oczy, uszy, zmysły na poszukiwanie nowych bodźców, ale jakby to się odbywa na luzie, bez jakiegoś specjalnego napinania się, że ja muszę konkretnie coś znaleźć, ale zawsze ten temat spływa do mnie. W przypadku tej astrofizyki to było tak, że postanowiłaś jednak postudiować trochę, zdobyć trochę wiedzy, ale też poeksperymentować z samą sobą. Nazywasz się humanistką, mówisz o swoim humanistycznym umyśle i pomyślałaś sobie, tak. Postanowiłaś, że spróbujesz pojąć te astrofizyczne kwestie swoim humanistycznym umysłem. Spróbujesz poeksplorować, pobadać, zrozumieć. Postanowiłaś zrobić to jakiś czas temu. Z jakim efektem? Dla samej siebie? No bardzo pozytywnym. Bo wiesz, chyba też jest tak, że ja dojrzałam do tego tematu. Astrofizyka w moich pracach to jest jedynie pretekst. Bo jak człowiek zaczyna opowiadać o tak wielkich tematach, które się dzieją, wydarzają gdzieś w przestrzeni wokół nas, nad nami, są niewyobrażalnie wielkie, kosmiczne. Nasz umysł nawet nie jest w stanie sam pojąć, jak potężne są to siły. Ale niektórzy w ogóle się tam nie wyprawiają. Nie, ale wiesz, ja nie wiem, czy ezoteryka, nie chciałabym może wchodzić w jakiś temat większej ezoteryki, ale ja myślę, że to, że ten temat do mnie przyszedł, to też się wiąże z rozwojem osobistym i że ja bardzo świadomie obserwuję siebie, obserwuję rozwój swojej sztuki, jakby idę organicznie za jakimiś tematami, które przychodzą do mnie, wiesz, one nie, ja sobie ich nie wymyślam, ja po prostu ciągnę, ale jak widzę rozwój, wiesz, co się wydarzyło w moim życiu na przestrzeni ostatnich kilku lat, czy dorosłym życiu. I to, co się dzieje w sztuce. I to, co się dzieje w sztuce. To są byty równoległe. Tak, i wiesz, przenikają się. Wszechświaty równoległe jest to też określenie z astrofizyki, tak? Jest teoria wszechświatów równoległych. Fizyka kwantowa się kłania i to, że jesteśmy tu i teraz, ale w tym samym czasie wydarza się nieskończona wielość innych wszechświatów. Wiesz, no to jest takie dla mnie olbrzymia pożywka, która daje duże pole do interpretacji artystycznej. A życiowo, egzystencjalnie, co ci to daje? Spokój. Paradoksalnie. Wiesz, bo dla mnie proces twórczy, pracując nad tym tematem, jest bardzo właśnie medytacyjny, wyciszający. Ja się dostrajam. To trochę tak jak właśnie z wibracją fal kosmicznych. Ja po prostu, moja praca to jest taka próba dostrojenia się do wejścia z obrazem, który powstaje, w jakiś rodzaj właśnie energetycznego dialogu. Praca nad każdym obrazem jest kompletnie nową historią. Nie ma schematu. Niektóre obrazy malują się rachciach, szybciutko, po prostu są. Inne wymagają olbrzymiej ilości nakładu, atencji, czasu,
pracy są po prostu bardzo wymagające, ale też za tym idę, nie wzdrygam się, jakoś nie idę na walkę, bo wiem, że w pewnym momencie, jak ja dam temu obrazowi szansę się urodzić w takim czasie, jaki on właściwym, czasie, tak. To on też będzie dobry. Czyli to uczy pokory. Olbrzymiej, tak, że trzeba dać sobie czas i trzeba dać czas tej pracy temu obrazowi, żeby się urodził. I trzeba sobie zaufać. I trzeba sobie zaufać. Że to ze mnie wyjdzie. Ale z tym jest już u mnie lepiej, dlatego że ja, wiesz, człowiek nabywa doświadczenia w swojej profesji. I ja mam teraz takie poczucie, że ja już sobie ufam. Ja już wypracowałam sobie pewne schematy pracy. Wiem, że one są dla mnie odpowiednie i właśnie pewne rzeczy zostawiam, wracam do nich, wiem, że czas robi zawsze dobrze, to znaczy podejmowanie decyzji nie powinno być pochopne. Mam na myśli to, że czasami obraz rzeczywiście powstanie z trzech ruchów pędzla, ale moja decyzja, czy on jest skończony, nie powinna pojawić się od razu. Ta decyzja powinna być po spotkaniu, spojrzeniu na ten obraz kilkukrotnie, wielokrotnie i wtedy powiedzeniu sobie na pewno tak, to jest na pewno to. Ja już więcej nie będę pracować nad tobą. Ty już koniec, jesteś gotowy. To już jest zrobione. Tak. Tak. No to jest niebywałe, żeby osiągnąć taki stan zaufania do samej siebie, że będziesz wiedziała, kiedy to jest zrobione, kiedy jest koniec. Relatywnie niedawno to osiągnęłam. Bardzo mnie to cieszy. To znaczy zniaśla wręcz. No wyobrażam sobie, to musi być niesamowite uczucie. Tak. Ale jednocześnie coś takiego, co daje, nie wiem, poczucie pewności, jakąś siłę, jakiś rodzaj mocy. Nawet. Wiesz, czasami jest tak, że jednak też weryfikujesz swoje prace poprzez opinie innych i wielokrotnie bywało tak, że ja nie byłam zadowolona z jakiejś pracy, ale jednak uznawałam, żeby ją zostawić lub posłać w świat, ponieważ ileś osób na nią spojrzało i dało mi do zrozumienia, słuchaj, to jest świetne. Zostaw, nie ruszaj. A jeszcze chciałam przywołać wypowiedź generała Mirosława Hermaszewskiego. O! Bo mówiłam, czym jest dla mnie proces tworzenia i że on jest taki uwznieślający, medytacyjny, wręcz duchowy. I jakiś czas temu natknęłam się na wypowiedź generała Mirosława Hermaszewskiego, który wywołany do odpowiedzi na pytanie, co czuł, będąc tam na górze w kosmosie, powiedział, że poziom estetyki, który tam widział, obrazy, które tam zarejestrował, pozostały z nim na całe życie. I że to było tak głębokie przeżycie duchowe, a wręcz filozofia. Dlatego, że ta sytuacja, ta jego obecność tam na górze skłoniła go do tego, że zaczął sobie zadawać pytanie. Tak, a jak to jest, że ja tu jestem? Jak to się stało, że to wszystko jest? Ja, jak usłyszałam tą wypowiedź, to uświadomiłam sobie, że dokładnie moja praca nad wszechświatami równoległymi, proces twórczy wywołuje we mnie dokładnie te same pytania. Co u niego? Co u niego? Co u naszego wspaniałego astronauty? Co prawda nie tam na górze, ale tu tylko w pracowni. Z głową zadartą w górę. Tak, w relacji z pędzlem, z płótnem. Powiedziałaś kiedyś gdzieś tam w towarzystwie, że się tak wyrażę, że liźnięcie tego tematu uświadomiło ci, że jesteśmy tylko pyłkiem. I tak. Zastanawiam się, co robi taka świadomość, takie odczucie czy poczucie. Czy to właśnie jest ten spokój, o którym wspomniałaś, czy wręcz przeciwnie? Mnie bardzo pomaga budować zdrowy dystans do różnych problemów bardzo przyziemnych, bo czym są nasze problemy wobec tak olbrzymich właśnie sił, skali, wielkości, wszystkiego, co zachodzi w wszechświecie. I jak sobie pomyślę, że jakieś jedno dmuchnięcie, jakaś jedna mikroanomalia byłaby w stanie zdmuchnąć nas wszystkich po prostu w ułamku sekundy, to znaczy, że ja nie mam na to wpływu, że ja nie mam za bardzo na nie wpływu i po co ja się tu przejmuję w ogóle. Na co dzień trzeba oczywiście kierować się jakimś kodeksem zasad i oczywiście, wiesz... I jakimś pragmatyzmem. Tak. I dążyć do czegoś, mieć plany. Tak, ale fajnie jest, zdrowo jest czasami tak sobie usiąść z boku i właśnie wziąć oddech i pomyśleć, po co się tak przejmować.
Powiedziałaś też, że to też trochę kojąco, tak wyzwalająco podziałało na twój stosunek do sztuki, na twoje ambicje. Tak. Tak, bo to, co ja robię, w jakimś sensie jest dla mnie terapeutyczne, to już mi bardzo dużo daje. Co prawda, uwaga, no bo to jest mój zawód, ja to robię zawodowo, w związku z tym też jakby czerpię z tego korzyści, no staram się zarabiać, wiesz, żyć tej materii tego, tak. I żyć z tego. Mm-hmm. No i to ale jest, okazuje... i tu dotykamy właśnie trudnego tematu jakby zderzania tych dwóch światów. No tak. Tak. No tak, myślę, że trzeba balansować, tak, ale bardzo. Jest to bardzo niebezpieczne, bo można pójść za daleko w jakiś... Tak, można pójść za daleko w jakieś merkantylizmy, w jakieś, tak. W jakieś kalkulacje, tak. No i wtedy człowiek zatraca siebie. No, no tak, wyobrażam sobie... Bywa, wiesz, no są wspaniałe wzloty, są sytuacje po prostu, które cię uznieślają. Jest też ponura rzeczywistość, że trzeba utrzymać pracownię. To twoje atelier. Stałe koszty, które cię... dopadają. No wiadomo, tak, tak. Stworzyłaś sobie swój świat, swoją pracownię. Stworzyłam. Całkiem niedawno. Tak. To znaczy, wiesz, no pracownię ja miałam od bardzo dawna, różne, w różnych wymiarach, w różnych wielkościach, ale w różnych miejscach. Ale teraz Sztur. Teraz mam swoje atelier, tak. Ty masz też rodzinę, dzieci. Tak. Dwójkę dzieci. Tak. Niedużych. Nie. Więc absorbujących, więc wypełniających przestrzeń twoją życiową. Tak. Czy to jest tak, że ty uciekasz z tej swojej codzienności hałaśliwej i gęstej w sztukę? Na pewno, wiesz, mój zawód to jest moja pasja. W związku z tym, jakbym mogła, to bym realizowała ją od rana do wieczora. Tak mi się przynajmniej wydaje, dlatego że dzień w dzień żyję w takim niedosycie czasu przede wszystkim na to, co tworzę, na moją twórczość. Musiałam się również nauczyć osiągać stan skupienia na zawołanie. No właśnie. Mając maleńkie dzieci. Bo nie ma czasu na rozbieg. Nie ma. Tak, musisz wykorzystać. Jest moment, musisz wykorzystać to, co jakąś daną bardzo chwilkę, dosłownie wyciągniętą, wyszarpaną z rzeczywistości rodzinnej tu w danym momencie. Ortodoksi mówią, że nie ma szans na to, żeby te dwie rzeczywistości, rodzinna i artystyczna, szły w parze. Posłuchaj, to jest tak, że jedno czerpie z drugiego na pewno. Może u niektórych czerpie więcej, u niektórych mniej. Ja muszę powiedzieć, że ja miałam kilka takich bardzo formatywnych okresów w moim życiu, które myślę bardzo określiły mnie jako osobę i również jako artystkę. Były właściwie trzy. Jeden z nich się składa z dwóch mniejszych. Pierwszy taka sytuacja to była choroba, która przytrafiła mi się w młodej dorosłości. Tak, miałaś 22 lata raptem. Tak. I zmierzenie się wtedy z dosyć trudną sytuacją zdrowotną na pewno przyspieszyło moje dorastanie. Ale w jakim sensie to było doświadczenie formatywne? Formatywne w tym sensie, że gdyby się te rzeczy nie wydarzyły, to w dalszym ciągu może nie byłabym dorosłą osobą. To znaczy one mnie określiły, one mi pomogły wejść w dorosłość. Okay. Wiesz, takie zderzenie z rzeczywistością nagle. To znaczy, że co? Nie. Musiałam przestać być dzieckiem, bo zachorowałam i trzeba było zawalczyć o siebie? Raczej właśnie zderzenie się z rzeczywistością, z jakimś takim wymiarem, wiesz, życia, wychodzi się z jakiegoś bąbla, z jakiejś bańki, no bo otóż jest trudny temat nagle, który się pojawia, który się pojawia u bardzo niewielu twoich rówieśników w tym momencie i ty musisz zawalczyć, żeby było dobrze dalej. Ale słuchaj, Marianna, czy ty miałaś wtedy świadomość tego, że żeby wyzdrowieć, to nie wystarczy mieć dobrego lekarza? Ja miałam jakiś szalony atawizm wtedy, który dzisiaj, jakby się to wydarzyło, to pewnie bym pomyślała 5 razy, czy się poddać tak szybko operacji, czy szukać dalej. Pewnie bym się dużo bardziej bała podjęcia decyzji. A wtedy mi się wydawało, że rachu ciachu trzeba się zoperować, żeby szybko wyjść na prostą i wrócić do normalności. I tak myśli osoba, która jest jeszcze niedoświadczona życiowo. Ale nie zastanawia się nad terapiami, tak? Tak. Tak. Że nie rozkminia tego, tylko tak, a to aby była, szybciej. Tak, z tym, że trzeba tutaj nadmienić, że to była bardzo wysokiego ryzyka operacja. Bo to było związane z chorobą nowotworową. Tak, na kręgosłupie przy rdzeniu kręgowym w odcinku szyjnym. No i co? No i wyszłaś z tego. Wyszłam z tego
i uważam to za jedno z najważniejszych życiowych przeżyć, ale również to nie było negatywne przeżycie. To mi dało tyle dobrego. Dowiedziałam się tyle o sobie, nauczyłam się wiele. To zainicjowało jakąś drogę rozwoju osobistego, wychodzenia z pewnych struktur, które w ogóle były dla mnie strasznie niekorzystne. Mówię to oczywiście z perspektywy czasu, ale... Ale wtedy już trochę to rozumiałaś, że z choroby mogą też płynąć korzyści. Czy z kryzysu spowodowanego chorobą. Wiesz, jak była pierwsza diagnoza, to absolutnie tego nie rozumiałam. No wiadomo, wiadomo. Był lęk i popłoch i wszystko z tym, że diagnozę poprzedziły wielomiesięczne stany lękowe u mnie. Miałam trudności z zasypianiem. Ja, wydawało mi się, wiesz, jako młoda dziewczyna, co było irracjonalne dla wielu wokół mnie, mi się cały czas wydawało, że mam raka. Chodziłam po lekarzach, badałam się, obmacywałam, wiesz, czy gdzieś czegoś nie wyczuję. To było irracjonalne zupełnie. I wiesz, wszyscy mi mówili wtedy, że muszę pójść sobie pomóc, może porozmawiać z psychiatrą, no bo to nie może tak być, że jestem w pełni sił, okazją zdrowia, a ja mam takie myśli. No ale czy to rzeczywiście było irracjonalne? I pół roku później no właśnie, się okazało, że racjonalne. Że racjonalne. To znaczy, wiesz, organizm wysyłał jakieś sygnały, które w końcu się potwierdziły. No. Ale jak o tym myślałaś później, już dużo później, jak weszłaś na tę ścieżkę rozwoju, czy osobistego, czy duchowego, jak wracałaś do tamtych czasów, to jak ty sobie to wszystko interpretowałaś? Jaka wiedza o sobie z tego doświadczenia dla ciebie płynęła? To był proces budzenia się jakiejś świadomości. I jeżeli rozmawiamy również o mojej działalności artystycznej, to moje absolutnie pierwsze, bardzo świadome poruszenie w spotkaniu z dziełem sztuki, jakie zapamiętałam i noszę w sobie do dziś, było właśnie wtedy. Ja mierzyłam się z tym epizodem zdrowotnym, byłam w terapii i poszłam zobaczyć w Muzeum Narodowym w Krakowie wystawę, gdzie prezentowane były prace z zielnika Aliny Szapocznikow. Co wtedy zobaczyłaś w tych pracach? No zobaczyłam emocje, moje emocje. Pamiętam, że stojąc w muzeum popłakałam się przed dziełem sztuki i po prostu one mówiły wszystko to, co ja chciałam powiedzieć. I ja próbowałam, wiesz, bardzo nieudolnie wtedy jeszcze swojej sztuce o tym mówić. Wydawało mi się krótko po tym, że to straszne pretensjonalne były rzeczy, które robiłam, ale ten impuls, ten bodziec, wiesz, to piękno, no bo właśnie Alina Szapocznikow była absolutnie mistrzynią w opowiadaniu w piękny, kobiecy sposób o bardzo trudnym temacie jej choroby. Ona już to powiedziała przed tobą. I ona to powiedziała przede mną i ja wtedy zrozumiałam, że sztuka może mieć taką moc. A potem interesowałaś się rzeźbami antycznymi. Tak, ale w takim wymiarze, wiesz, ja miałam fascynację przez pewien czas Rzymem i sztuką starożytną. Spędziłam trochę czasu w samym Rzymie i Forum Romanum było dla mnie absolutnie cudownym miejscem, gdzie właśnie odnalazłam fragmenty rzeźb, zdefragmentowane rzeźby, które wydawały mi się szalenie współczesne przez to, że były właśnie odarte z tej perfekcji, były uszkodzone, były kikuty, wiesz, rozrzucone zresztą przepięknie tam po tej przestrzeni i uwspółcześniły się przez to. Że były takie niedoskonałe? Tak, że ten wpływ czasu stworzył z nich formy, które na przykład właśnie można było odnaleźć dusza poczników, te zdeformowane fragmenty ciał, a równocześnie, wiesz, klasyczna kreska, te fragmenty cudownych proporcji. Ja do tej pory, wiesz, mam takie miękkie serce do takiej sztuki starożytnej. Uważam, że to są absolutnie, no w ogóle, wiesz, antyk jest podwaliną naszej kultury, naszej estetyki. My to mamy w DNA. Nie uwolnimy się od tego. Tak. Idźmy dalej. Następne formatywne wydarzenia, doświadczenia, no to było przyjście na świat moich dzieci. No, na pewno. Tak, tak trochę też w trudnych okolicznościach, bo skądinąd wiem, że pierwsze dziecko, pierwsza ciąża to była jednocześnie choroba mojego taty. Czyli znowu jakieś byty równoległe, prawda? Tak. Z jednej strony radość, z drugiej strony walka strach. I strach o śmierć. Tak. Tak. Tak.
Ja głęboko wierzę w to, że jest ta pamięć komórkowa, która gdzieś koduje jakieś traumy i mam nadzieję, że jako mama wtedy, młoda mama, ja to czułam i strasznie chciałam, żeby moja córeczka, która przyszła na świat, żeby była, wiesz, od tych napięć, które ja miałam ze sobą w ciąży, uwolniona. W związku z tym przez pracę z różnymi ciekawymi ludźmi, różnymi terapeutami, na przykład od krani sakralnej, no wieloma innymi, próbowałam, wiesz, i sobie, no bo ja jestem, wiesz, ciąża była dla mnie, dla mojego kręgosłupa szalenie obciążająca. Próbowałam sobie pomóc, a równocześnie też próbowałam temu maleńkiemu dziecku, które się urodziło, też zapewnić jakiś taki dobry start, chociaż... I takie spokojne wejście. Spokojne wejście, tak, ale wydaje mi się, że te pierwsze dzieci, to one mają ciężko, no one przecierają szlaki i mimo to, że wiesz, ta młoda matka ma jakąś świadomość i poszukuje spokoju, jednak... Wiesz, ma w sobie jednak dużo lęku o to, co będzie. Czy tam był też lęk związany ze swoim stanem zdrowia? Miałaś w pamięci cały czas tamtą chorobę? Nie, ja się po prostu bardzo przejmowałam, wiesz, tym, co będzie z tatą. Tak, tak. On miał bardzo zaawansowaną chorobę, bardzo oporną na leczenie, no ale... Był niesamowitym wojownikiem, a największą, jak to wyraził już niejednokrotnie, motywacją była dla niego chęć zobaczenia wnuczki. O, tak, widzisz. Tak, ona mu pomogła uporać się z chorobą. Na tym koniec doświadczeń formatywnych? Nie, trzecie to jest wyprowadzka z Polski. Właśnie, wyprowadzka z Polski. Tak. Niby do lepszego świata. Dlaczego do lepszego? Do innego. No. Do innego. Co to było? Ale powodowało? Właśnie, może myślałam, że do lepszego, a jednak po prostu każde miejsce jest inne i pod wieloma względami jest lepsze, a pod wieloma gorsze. I stała się niesamowita rzecz, że moje relacje z moją ojczyzną wyglądają zupełnie inaczej, lepiej niż jak ja tu mieszkałam. Dzięki czemu? Dzięki temu, że stanęłam z boku i popatrzyłam, i popatrzyłam na całą sytuację w ten sposób, że w każdym miejscu na świecie jest coś nie tak, dla mnie albo dla kogoś innego. Może być pięknie, ale ludzie są nie tacy. Może być zła pogoda, ale system dobry, system szczelny, ale słaba pogoda. I my mamy taką tendencję, że po prostu lubimy szukać dziury w całym, a zwłaszcza my tutaj, na naszym polskim padole, często narzekamy. Nauczyłam się, że nie tędy droga i to nie którędy? Można narzekać. Nie wiem, którędy. Trzeba poszukiwać tak. swojego miejsca na świecie i ja tego miejsca nie znalazłam. Ja się, tak jak mówię, ja się wykorzeniłam, wiesz, wyjeżdżając z Polski, to już w ogóle. Najpierw się wykorzeniłaś, wyjeżdżając z Krakowa do Warszawy, tak, a potem z Warszawy ale pod Frankfurt. Ale jest mi tu dobrze wracać i zawsze dostaję to, co... Może jeszcze wrócić na stałe. To jest tak, że jestem ja i jestem ja w mojej rodzinie i jest mój mąż, który gna po całym świecie i ja za nim podążam. I nie masz z tym problemu, że nie podążasz? Mam. Nie mam. Zawsze chciałam trochę pomieszkać w innym kraju. Dosyć późno to przyszło do mnie. Okej, ale nigdy nie. Pytałam też o to, czy nie masz problemu z tym, że podążasz za mężem. Za mężczyzną. Ja kiedyś powiedziałam coś takiego... Znaczy tak długo, jak to ma sens, to jest uzasadnione. Powiedziałam, że podążam za swoim mężem, bo czasem nawet nie mam czasu pomyśleć, że realizuję albo realizowałam jego scenariusze. I pamiętam, że koleżanki takie bardziej wyzwolone i feminizujące mówią, ale ty tutaj powiedziałaś niepopularną rzecz, że podążam za swoim mężem. Czasem ślepo, ale tak było. Ja bardziej pragmatycznie na to patrzę, bo on jest głównym chlebodawcą, a ja mam niezależny zawód. Dobrze, nagle się znajdę w nowym miejscu, posłuży jako niesamowita pożywka. I zresztą tak też się stało. Mnie to uwolniło z pewnych ograniczeń, na przykład związanych z rozpoznawalnością mojego nazwiska, które towarzyszyło mi w Polsce całe życie. No i nie jest to bułka z masłem. Nie. A tam nikt nie wie. Jesteś anonimowa. Tak. Cały czas. Tak.
To znaczy, wiesz, no grono moich znajomych tamtejszych wie, że wiesz, to się gdzieś tam pojawiło na którymś etapie znajomości, tak, że ja pochodzę z rodziny osób publicznych i idą za tym. Nawet z pierwszych stron gazet. Tak. Jak ty sobie z tym radziłaś przez lata? Bo kiedyś... Znaczy teraz widzę, no, jak jestem właśnie uwolniona od tego tematu na co dzień, to było bardzo obciążające dla mnie. Widzisz, bo ty jako, no, nie mogę powiedzieć jedyna, bo poszłaś własną ścieżką. Zajęłaś się sztukami plastycznymi, sztukami wizualnymi. Tak. Nie poszłaś w aktorstwo, jak twój brat, wcześniej ojciec. Ale... No właśnie, cały czas musiałaś walczyć o tę swoją samoistność, o to określenie, samookreślenie. Tak, tą swoją tożsamość, tak. Tak, no oczywiście, jak wiemy, dzieciństwo zostawia trwałe ślady, tak? I ja takie jakieś najtrudniejsze wspomnienia, no to jednak wiążę ze szkołą, czy z okresem dorastania, kiedy człowiek próbuje określić się przed sobą samym, swoją wartość próbuje budować i z tym, no, nie było tak prosto. Albo jakieś faworyzowanie mnie, albo w drugą stronę porównywanie. Tak zwane albo, piekło porównywania. Tak, albo zróbmy jej gorzej, bo na pewno ma się lepiej, wiesz. I to ma za łatwo w domu i tak, w ogóle jest tak, już tak, wyróżnione tak, przez sam fakt, że urodziła się w takiej rodzinie. Nie? W związku z tym to jest taki temat trudny dla osoby, która nie ma jakoś wybitnie ugruntowanego, wysokiego poczucia własnej wartości. A niewiele osób ma do pewnego wieku. Do pewnego wieku myślę, że niewiele osób ma. Prawda? Gdzieś też kiedyś powiedziałaś, że podziwiasz w Macieju, że bez kompleksów na punkcie taty robił swoje, umiał robić swoje. Czy ty w dalszym ciągu też, tak uważam. Właśnie, ale czy ty umiałaś robić swoje zawsze? Nie. Nie. Nie, doszłam do tego. Mm-hmm. Doszłam do tego już chyba jako dorosła osoba. I wiesz, wszystkie moje wybory, na przykład jeżeli chodzi o osoby, z którymi się wiązałam, czy jakieś marzenia dotyczące, wiesz, jakiejś przynależności jako nastolatka. Moje oczy były zwrócone za granicę. A. Ja miałam olbrzymi głód podróżowania i poznawania ludzi z zewnątrz. O czym to świadczyło? Żeby się odciąć? Żeby się odciąć? Żeby Ale żyć... wiesz, ja się nie chcę tak... No. To nie chodzi o takie odcinanie się, że ja odcinam się od tego, co reprezentuje moja rodzina, od tego, co pochodzę. Nie, bo ja jestem bardzo dumna, wiesz, z osiągnięć tak, wszystkich. Tak. Ale jeżeli chodzi o właśnie ustawienie sobie, jak ja się mam wobec tego, że na widok mojego panińskiego nazwiska, to od razu, wiesz, zmienia się sytuacja za każdym tak. razem, jak musisz je podać, bo nagle ma się przyklejoną jakąś etykietkę, tak, że ach, to z tego, od tego sztura, tak to z tak. tych szturów. Słuchaj, ale to też może być miłe. Tak, a na przykład teraz mieszkam w Niemczech i to nazwisko jest super przydatne, bo wszyscy wiedzą, jak się je wymawia i jak się je pisze. Okej, słuchaj. Jakbym miał jakieś polskie nazwisko, szyczyży, to by był problem. Twój mąż też chyba urodził się za granicą. Mój mąż ma polskie korzenie, ale jest Amerykaninem urodzonym w Niemczech. Czyli rzeczywiście ciągnęło cię tam za granicę, tam gdzie cię nikt nie zna. Zresztą jak się poznaliśmy w Polsce, to on dosyć długo nie wiedział w ogóle jakby nic na temat. Co to za fenomen, ci szturowie? Nie wiedział. Ktoś mu tam uświadomił po jakimś czasie. Słuchaj, a ci szturowie, czy oni docenili twoją ścieżkę artystyczną? Masz na myśli rodzice? Tak. Brat, ci najbliżsi. Ja myślę, że doceniają. Z tym, że wiesz, no ja zajmuję się inną materią niż oni. Zdecydowanie. I jest to dla nich trochę obca materia. To znaczy rodzice moi na przykład uważają, że to jest bardzo słodkie, bo oni bardzo by chcieli zrozumieć często, co ja robię, ale jest to dla nich obce. Nie potrafią, wiesz, by się określić. Nie potrafią określić wymiernie, wiesz, czy to, co robię. Wiesz, właśnie, ma jakąś wartość. Ma jakąś wartość, ale... Słuchaj, no robię to już od 20 lat, w związku z tym wiesz, pnę się i tylko chociażby patrząc po ilości różnych dokonań,
I jakby konsekwencji, z którą to robię, myślę, że... Znaczy wiem o tym, że doceniają, że jasne, widzą, że... Też się nauczyli. Tak. No bo jednak, jak mówisz, 20 lat minęło. Obie przeczytałyśmy taki wpis Anny Brzozowskiej. Tak. Na temat tego, że niektórzy z nas mają potrzebę właśnie, żeby wyjechać. Wyjechać, tak. Żeby może właśnie się odciąć. Może spróbować od początku, gdzie indziej, w innych realiach. Ja może fragment zacytuję, dobrze? Tam, gdzie jest silny patriarchat lub inny silny, sztywny wzorzec życia, dzieci wyjeżdżają za granicę, by patrzeć, jak żyją inni ludzie. Sięgać po nowe można tylko w ukryciu. Albo rodzice odwiedzają wtedy dzieci i muszą niejako się dostosować do ich warunków. Czy mogłabyś mi to skomentować? Tak, jak przeczytałam ten wpis, wysłałam go mojej mamie i napisałam jej: mamuś, zobacz to o mnie. A moja mama mi odpisała: tak, wiem, też go czytałam i bardzo ci gratuluję, córeczko. Niesamowite. No. Ale widzisz, zwłaszcza to, rodzice odwiedzają wtedy dzieci i muszą niejako się dostosować do ich warunków, i dokładnie bo są tak na jest. Ich terenie. I dokładnie tak jest teraz. Widzisz, czyli osiągnęłaś to, co chciałaś. Wiesz co, nigdy o tym nie myślałam w ten sposób, ale bardzo lubię podejmować, wiesz, rodziców i w ogóle gości, którzy przyjeżdżają do nas. I wiem, że moi rodzice lubią przyjeżdżać. Lubią przyjeżdżać. Ale widzisz, musiałaś to zrobić. Tak. Żeby poczuć, jak to jest być. Tak, bo jakby przyjeżdżali tą, która... do mnie, jak ja bym mieszkała, i zresztą było tak, mieszkałam 5 minut obok i te odwiedziny, czy te, wiesz, widzenia nie były tak obfite. No. Jak są, jak się widzimy rzadziej i oni przyjeżdżają. No ja przyjeżdżam regularnie po prostu do Polski. W domu. Więc, tak, ale powiedzmy, jak jest taka sytuacja, że oni są gośćmi, są, przyjeżdżają jako dziadkowie do wnuków i nie ma żadnych innych rozpraszaczy w postaci, wiesz, polskich gazet, polskiej telewizji, polskich... Tak, jesteście tylko jesteś wy dla oni siebie. Oni są na jakimś obcym dla siebie terenie. Ja uważam, to jest tak mądre, ten cytat. I ja go czuję całą sobą. I choćby dlatego właśnie, dla uświadomienia sobie takiego stanu rzeczy, taki wyjazd uważam, ta decyzja o wyjeździe, uważam, że była trafna. Ten pierwszy fragment mówi o jakimś rodzaju opresyjności wynikającej z jakiegoś sztywnego gorsetu, w którym człowiek, nie wiem, musiał żyć. Mój dom to była głównie z mojej perspektywy taka spuścizna niesiona od strony rodziny mojego taty. Mój tata pochodzi z rodziny o silnych galicyjskich korzeniach, gdzie były przede mną 3 pokolenia samych mężczyzn. Ja jestem pierwszą kobietą, córką urodzoną od ponad 100 lat w tej rodzinie. Niesamowite. Tak, więc proszę cię, wiesz, trzymałaś skrypt. Tak, i wyjechałam. Może, no. Może dlatego, bo że nie wytrzymałaś? Może dlatego, że jestem kobietą. Wiesz, no męskie wychowanie. Mój dziadek się wychowywał w ogóle bez mamy, bo która zmarła przedwcześnie, i wychowywali go 3 bracia. Jego ojciec z 2 braćmi. Mój tata był jedynakiem. A wcześniej rodzice, czyli moi prapradziadkowie, przyjechali z Austrii, spod Wiednia do Krakowa w połowie XIX wieku. Tam, nie wiem, musiałabym sprawdzić, bo mam archiwum rodzinne, które sięga jeszcze wcześniejszych czasów właśnie z tej strony rodziny. Czy tam były jakieś dziewczynki, jakieś siostry, córki? Bo na ten czas nie pamiętam, czy moja najlepsza wiedza się kończy na prapradziadkach, taka dokładniejsza. No to wiesz, jak sami mężczyźni, duży patriarchat, ta austriacka Kinderstuba, chłód, to było takie, wiesz... Powściągliwość wielka. Taka wsobność, taki introwertyzm. Tak. Ty taka nie jesteś. Nie. Ty jesteś ekstrawertyczna. To pewnie po mamie. Tak, mama jest bardzo ekstrawertyczna. Czyli patrz, tato też musiał odczuwać jakiś deficyt, jakiś brak, bo jednak no, zakochał się w osobie, która, jeżeli chodzi o temperament, reprezentowała na drugim biegunie. Tak. Ale tak, wyjechałaś, doświadczyłaś tej wolności, stworzyłaś sobie, zdążyłaś sobie, no
wstępnie, tak, bo to jest na razie tylko kilka lat, ale stworzyć własny świat na własnych zasadach, tak, zapraszasz do tego swojego świata swoich bliskich, u których kiedyś musiałaś być też na ich zasadach. Tak, absolutnie. Słuchaj, tak. I teraz już jest luz, już mogłabyś nawet wrócić. Słuchaj, to jest tak, że po pierwsze, ja nie sądzę, że miejsce, w którym jesteśmy, to jest moje docelowe, nasze docelowe miejsce. Umówiliśmy się tak, że na ten okres w naszym życiu, na ten czas, na wiek dzieci, z kilku różnych ważnych powodów, to jest naprawdę teraz dobre miejsce, żeby tam być. Co ważne, to jest bardzo blisko od mojego domu, w związku z tym mnie się też wydawało i moim rodzicom się wydawało, że ja wyjeżdżam. Za granicę. Tak, że będę emigrantką, że to jest, wiesz, że to jest jakieś ostateczne. To jest niespełna godzinny lot od miasta A do miasta B w Europie, który ma 5 rejsów dziennie. To jest dzień drogi autem. To jest na wyciągnięcie ręki naprawdę. Te interwały, w których mnie nie ma, to są minimalne, no. I uwaga, myśmy się przeprowadzili do Niemiec po niespełna 5 tygodniach, nastał lockdown. Myśmy, właśnie, to było na to moment był tuż przed lockdownem. Ta przeprowadzka po prostu wyglądała tak, jak nie miała wyglądać. I ten start był mocno, mocno utrudniony. A jednak daliście radę. Tak. Co było ważne? Dla mnie ważne było to, że nasze dzieci, dla których to było olbrzymie wyzwanie, nowy język, nowe miejsce, z powodu lockdownu były cały czas z rodzicami. Miały tą osłonkę, miały tą podusię, tak, na której bezpieczeństwa, na której wjechały w nową nowy rzeczywistość. Świat, tak. I myślę akurat, że dla nich to było, dla nas w ogóle to było dobre, no bo ja nie musiałam za szybko puszczać ich na głęboką wodę, bo byłam z nimi w tym okresie, czy tego chciałam, czy nie chciałam. I to uważam było świetne. Będziemy puentować, bo nie wiem, już czy tak zauważyłaś, szybko, ale sporo czasu minęło, odkąd zaczęłyśmy dopiero rozmawiać. Ja myślałam, że dopiero widzisz, zaczęłyśmy. Boże. Jak to jest? Ale wróciłabym jeszcze do tego wątku, który chyba do końca nie wybrzmiał. Tak. Mianowicie do tego łączenia ról matki artystki. Mhm. I do tego, co mówią ci ortodoksi, którzy twierdzą, że jednak te dwa światy są trudne do połączenia. I że jednak największe rzeczy tworzą ci, którzy są wolni od rodziny i od obowiązków takich bardzo przyziemnych. Sama gdzieś kiedyś powiedziałaś, że byłabyś o lata świetlne dalej, gdyby nie rodzina. Z drugiej strony nie wyobrażasz sobie życia bez niej. Nie, ja bardzo chciałam być mamą i to było bardzo silne, wręcz na poziomie, wiesz, instynktu. Miałam bardzo silny instynkt macierzyński i marzyłam o tym, żeby mieć dzieci. I jak każda kobieta, która tak czuje, myślę, że nie do końca zdawałam sobie sprawę, bo nie da się sobie zdawać sprawy, jakie ogrom odpowiedzialności na ciebie spada. Bo jak mówiłam o tym, że to jest takie formatywne doświadczenie życia, dlatego że zostaje ci powierzona odpowiedzialność za czyjeś życie. Znaczy, ty swoją decyzją to sprowadziłaś, tak? Wspólną z mężem. I czasami trudno sobie z tym poradzić, ale uważam, że no, trzeba wytrwać i być konsekwentnym w tym, mimo to, że serce rwie do zatracenia się w sztuce, do realizacji pomysłów, do realizacji siebie w tej sztuce i kontaktu z ludźmi, pięcia się po jakichś szczeblach kolejnych poziomów swojej autorealizacji, tak, artystycznej. Tak, wtajemniczenia, tak. Nie będę ukrywać, że to jest, posiadając dzieci i chcąc być świadomym rodzicem, bardzo trudne. No, realizujesz ale, się, no, masz swoje atelier. Ale co, mam jak, i, no nie chcę powiedzieć, bo to może stać się dalej, że wiesz, no powiedziało się A, trzeba powiedzieć B. Trzeba wytrwać byciu rodzicem, jeżeli się bardzo chce w dalszym ciągu realizować pomysły zawodowe. No to trzeba znaleźć na to jakiś wytrych. I ja powiedziałam, okej, byłabym lata świetlne, bo zazdroszczę, ale naprawdę w pozytywnym sensie osobom, które rzeczywiście mają więcej tej przestrzeni do samorealizacji, bo mają ten komfort bycia skupionym tylko na sobie. Ale ja sobie zawsze mówię, że ja do tego też dojdę, tylko po prostu nie teraz. Nic nie trwa wiecznie, dzieci dorastają bardzo szybko. Tak. Ja dostaję bardzo wiele. No to, ile się miłości dostaje, ta miłość uskrzydla i też i ładuje otwiera akumulatory, ja, tak, dokładnie. I otwiera na różne rzeczy. W związku z tym
nie odpowiem nigdy wprost na pytanie, co by było, wiesz, lepsze. Nigdy bym się nie ośmieliła powiedzieć, gdybym nie miała dzieci, to bym była lepszą artystką. Bo może bym nie była w połowie tak dobrą artystką, jak jestem teraz. To są rzeczy, których nie da się oszacować. Nie wiesz. Nigdy nie wiesz, jakby było. Nigdy. Nie, w związku z tym nie odkryję Ameryki. Jak powiem, trzeba się skupiać na tu i teraz, na tych możliwościach, które mam w danym momencie. Czasami jest mi bardzo ciężko, ale wtedy staję, robię mały, wiesz, zwrot tył i patrzę, kurczę, już tak daleko doszłaś, już tyle zrobiłaś, dasz radę dalej. No trzeba w ten sposób. No, słuchaj, tak się zastanawiam właśnie, co ci pomaga w takich sytuacjach, kiedy trochę słabniesz. Czy te twoje odkrycia artystyczne, a jednocześnie te kolejne wtajemniczenia na ścieżce rozwoju osobistego i duchowego, co tam takiego jest, co ci pomaga? Mąż mnie wspiera. Aha. Wspiera mnie to, że wiem, że jest ze mnie dumny i czasami mi to mówi i mnie to wtedy bardzo, wiesz, to są takie dobre plecy. Bardzo dobre, tak. Tak. Cały czas to, co robię, coraz bardziej mnie wciąga. Nie mam sytuacji, w których powątpiewam w sens tego, co robię, tylko próbuję rozkminiać, jak mogę ułożyć to swoje życie, zoptymalizować, żeby po prostu robić to lepiej. Myśmy mieli bardzo trudny rok teraz ze sobą z różnych powodów i wychodzi się z tego. Był jakiś zakręt, był dołek i kurczę, no to słońce powoli zaczyna świecić dalej. W związku z tym, wiesz, no mając w głowie to, że parę razy coś nie wyszło, wiesz, ile było takich projektów, które już miały być, już się realizowały, wiesz, i nie ujrzały światła dziennego. Tak było z wystawą, wracając do wystaw teraz, tych dwóch warszawskich. Wiesz, ja bardzo chciałam mieć wystawę indywidualną, przygotować się do niej, bo to mniej więcej trwało rok, tworzenie tego ostatniego cyklu. Tych wszechświatów tak, równoległych. To znaczy, tak, inaczej, to są prace, które powstały na przestrzeni ostatniego roku, ale ja już mniej więcej ten rok temu wiedziałam, że ja bym bardzo chciała mieć dużą wystawę indywidualną, ale cały czas nie szło, nie układało się zorganizować jej. I to zaczęło budzić jakąś moją frustrację. Ale po drodze również były różne, wiesz, przygody właśnie rodzinne, zdrowotno-logistyczne, które też bardzo mi podcinały skrzydła. No nie było tego czasu i tej atencji, żeby tak, wiesz, przygazować z tym malowaniem. I nagle pojawiła się właśnie propozycja wzięcia udziału w zbiorowej wystawie. W Balladach i romansach. I okazało to bardzo dobrym rozwiązaniem. Mm-hmm. A jak przyjechałam dogrywać szczegóły tej wystawy, to właścicielki legendarnego kultowego nami, miejsca między nami, w tak, Warszawie, przez kompletny przypadek, bo my rozmawiałyśmy o tym, żeby kiedyś może zrobić coś wspólnie, żebym pokazała pracę w ich wnętrzu, zagadnęły mnie, czy może nie zrobiłabym tego teraz. Okazało się, że dosłownie w tym samym czasie, w tym samym ostatnim weekendzie września, w którym się dzieje bardzo dużo w Warszawie. I ja jakoś, no, dałam czadu, żeby dokończyć jeszcze kilka obrazów, które były zaczęte, już były, niektóre były na ukończeniu i nagle się okazało, że wyszła i wystawa indywidualna, i zbiorowa w tym samym czasie. Rzeczywiście, a można było po drodze zwątpić. Czyli tak, wiesz, trzeba coś było odpuścić, dobra, nie wyjdzie ta wystawa indywidualna, bo wyjdzie coś innego i nagle się okazało, że wyszła i ona, i tak, jeszcze i druga, słuchaj, ten przemiły... Do kiedy będą wisiały twoje obrazy w Między Nami? Bodajże do końca listopada. Czyli kawał czasu przed było nami. Tak. Można tam pójść po trzykroć, żeby obejrzeć twoje wszechświaty równoległe. O jedną rzecz ci nie zapytałam i teraz wrócę. Dlaczego ty właściwie zostawiłaś grafikę dla malarstwa? To nie do końca jest tak, że zostawiłam, bo ja robię grafiki, tylko robię je teraz troszeczkę inny sposób. Ja porzuciłam moją prasę drukarską osobistą, przeprowadzając się do Niemiec, bo nie miałam możliwości jej ze sobą zabrać. Prozaiczna przyczyna. Prozaiczna przyczyna, tak. Ale ja trochę inaczej się zorganizowałam i mam tutaj wybitną pomoc w Warszawie i świetne studio. I jak mam potrzebę i możliwość zrobienia grafik, umawiam się tu, przyjeżdżam i tłuczemy pracę, nakłady. Czyli do Warszawy przyjeżdżasz robić grafiki. Tak, tak. A w Niemczech? Aha, okej, ważna rzecz. Mnie malowanie bardzo onieśmielało przez długi czas.
wydawało mi się, wiesz, że to jest nie moja materia, nie potrafiłam. No, onieśmielało to jest najlepsze słowo. Mm-hmm. Miałam jakiś rodzaj oporu. I właśnie przyszła pandemia i byliśmy zamknięci w tej nowej naszej rzeczywistości, w tym nowym mieszkaniu, w nowym bąbelku i się siedziało w domu. I ja zaczęłam coś sobie malować na papierze i na coraz większych formatach. I to się jakoś rozhulało i niesamowicie zgrało się z tym. Zaczęłam wrzucać to na media moje społecznościowe i był niewiarygodny odzew, mm-hmm. pozytywny. Zobacz, czyli znowu pozytywna rola dezintegracji. Coś musiałaś zostawić, z czegoś nie mogłaś skorzystać, tak. ale to ci otworzyło nowe tak, możliwości. Tak, i jakoś dało wtedy, ci nowe narzędzie. Tak, ja malowałam taki cykl Nebuli właśnie. To mm-hmm. był taki pierwszy z tych kosmicznych tematów i to były takie chmury, często bardzo ozdobne, abstrakcyjne, obłe formy, które... Nie wiem, czy ludzie po prostu zamknięci w domach jakoś te nebule do nich przemówiły i zgłaszali się zewsząd chętni na nie. I zaczęły być również zapytania, czy je robię na płótnie, w większych formatach. No i pewnego razu postanowiłam powiedzieć, tak, oczywiście robię. No i jak już powiedziałam, to musiałam zrobić. To musiałaś pójść za tym. Tak. Tak. No okay. I poszło i odpaliło. Słuchaj, ale malarstwo jest jeszcze takie wolnościowe, powiedziałabym, bo tak. w grafice to musisz bardzo uważać, musisz... Precyzja jest określony tak. sposób myślenia, tak jakby od tyłu. Musisz przewidzieć efekt końcowy i się cofać w przygotowaniu matryc, wiedząc, jak to mniej więcej może wyglądać na końcu. Tak, a tak? tutaj a tutaj masz przemalować. Taki bezpośredni... Ten, przede wszystkim właśnie masz tą możliwość, że jak coś nie wychodzi, to może za sekundę zniknąć i pojawić się jeszcze raz. Czyli zrobiłaś się mniej precyzyjna przez to malarstwo? No coś musiałam puścić. Nie, no ja puściłam dużo, wiesz, w głowie no puściłam właśnie. I opuściłam kraj. I porzuciłam pełno rzeczy, wiesz, tak. pełno jakichś takich, wiesz, węzłów, które mnie trzymały. I może dlatego to malarstwo nagle... się pojawiło w moim życiu i to takie rozbuchane, wiesz. Tak. Grafiki też robiłam no, duże, tak. ale, ale to jest właśnie taka bardziej skupiona, precyzyjna praca versus olbrzymi gest, tak, wolność i słuchaj, tylko mam ochotę na więcej, naprawdę. Jeszcze w tym malarstwie jest bardzo dużo obszarów do spenetrowania. Tak, i tak. jakieś nowe pomysły majaczą na horyzoncie. Czyli apetyt jest. Apetyt jest. I bardzo dobrze. Dziękuję, Marianno, za tę rozmowę. Aniu. Opowiadasz tak kojąco, że można by było słuchać. To niemożliwe. A ja, tak. ja muszę ci też przysłodzić, dlatego że po prostu jesteś tak wspaniałym słuchaczem i jeszcze przed przystąpieniem do tej rozmowy zawsze miałam takie wrażenie, słuchając twoich podcastów, że potrafisz otworzyć umysły i serca ludzi, którzy Dziękuję. Po prostu dzielą się no, niebywałymi historiami tutaj. Dziękuję z tobą. Ci, Marianno. Wielki Wiesz, dar. Aż się zawstydziłam. Słuchaj, ale cieszę się, że słuchasz i dziękuję ci za te fajne słowa i za tę rozmowę i za szczerość. I że tak potrafisz ja opowiadać dziękuję. O sztuce, wiesz, bo to jest rzeczywiście trudna sztuka. Ja czasami się usztywniam przed rozmowami z artystkami, bo to nie Aha. jest moje I artyści, dziedzina. I artystki mają często bardzo duży opór przed wysławianiem się, bo wiesz, nam przychodzi lepiej opowiadać obrazem tak. niż słowami. Dziękuję ci bardzo. Dzięki. Dzięki. Drodzy mili, podcast powstaje także dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Może ktoś chciałby dołączyć do tego wspaniałomyślnego grona? Jeśli tak, szukaj mojego nazwiska albo nazwy podcastu na patronite.pl.